oprócz mojej covidowej dekadencji robię w końcu coś kreatywnego. Zaspokoi to mą potrzebę atencji, zaskutkuje czymś w rodzaju przyjemnego. Mam nadzieję, bo jestem nowy w te klocki. Wszystko z tym związane to jest nowość. Inspiracje czerpię z lat 90. Z nowej szkoły również to i owo. Obudziłem w sobie pasję, którą chcę rozwijać. Mam słomiany zapał, więc to może tylko chwila. Nawet jeśli ta roślinka wkrótce zwiędnie, z każdej minuty jej wzrostu radość czerpię. Generalnie wszystko to jest dosyć proste. Rymy swojskie, mimo że bity nie polskie. Myślę nad tematem i znajduję trafny beat. Konwertuję, ściągam w programie, otwieram plik. Docinam co trzeba, puszczam w tle i piszę. Z tyłu głowy pomysł mam na całą płytę. Najpierw jednak sprawdźmy, czy się epka przyjmie. Czy się łudzę, czy chowam sobie artystę. Z jednej strony pesymista, z drugiej za to marzyciel. Stoję między nimi, pragnę obrać zdrowy cel. Lubię rozbawiać ludzi, czasem głębszą rozkminę. Liczę, że tymi słowami dzień twój trochę umilę. Moim celem jest rzeczywistość i poezja. Chcę opisać codzienność, jak Monet malował pejzaż, mówić o prostych rzeczach w nietypowy sposób, opowiadać magicznie o przeciwnościach losu.